Jednym z celów tego wykładu jest właśnie pokazanie Państwu, na czym polega to obrazowanie mózgu, co my możemy z niego mieć, w jaką stronę to idzie. Po badaniu pamięci ja byłem bardzo, bardzo zainteresowany, to jest jedno z badań, które wykonałem do swojej pracy doktorskiej, takim fenomenem, który my nazywamy w laboratorium fałszywym rozpoznaniem. Po angielsku to się nazywa false recognition i to jest takie zaburzenie pamięci, które polega na tym, że wydaje nam się, że przeżywaliśmy jakąś sytuację, widzieliśmy jakąś twarz, czy czytaliśmy jakąś książkę, czyli nasz mózg w pewien sposób oszukuje nas. Nie do końca podaje nam prawdziwe informacje i może spowodować to, że ja mam wrażenie, że kogoś na ulicy widziałem albo widziałem taką sytuację. Tak? Sytuacje, które są nacechowane emocjonalnie, nasz mózg może nas łatwiej oszukać. Czyli jeżeli wchodzą emocje, jesteśmy pobudzeni, to częściej możemy popełnić błąd. To jest de facto coś, o czym wiedzą organy ścigania, czyli w momencie, kiedy są świadkowie zdarzenia, i jest jakiś wypadek, gdzie jest dużo emocji, my częściej możemy pomylić, że ten pan stał po lewej, a ten pan stał po prawej, niż jeżeli to jest normalna sytuacja, kiedy w niedzielny poranek idziemy do parku i wszystko jest wyciszone, neutralne i nie ma emocji. Dane z mojego mózgu, ta osoba używając specjalnych metod, może dostać tego rodzaju obrazy. Czyli to, co można zrobić, to można nauczyć na podstawie danych z rezonansu magnetycznego, zautomatyzowane algorytmy, co się dzieje w mózgu pojedynczej osoby, kiedy ogląda filmy, a potem na podstawie tych danych można odczytać coś takiego. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że ten obraz nie jest w 100% klarowny, dlatego, bo ten obraz opiera się na pewnego rodzaju uśrednieniach, ale to jest możliwe. I chciałem tym zakończyć swój wykład i przejść do dyskusji i zwrócić uwagę, w jaką stronę zmierzamy. Oczywiście to w tym momencie jest fantastyczne, ponieważ wiele godzin trwa oglądanie takich filmów. To nie jest zautomatyzowane na tej zasadzie, że możemy włożyć dowolną osobę do rezonansu magnetycznego, na przykład pana, w czasie mojego wykładu i zacząć filmić. Ale to są pewne początki. To są początki, które pozwalają nam wchodzić inwazyjnie w to, co dzieje się w naszym mózgu. W związku z tym, że to jest temat absolutnie dla mnie obcy, nie zajmuję się tym na co dzień, było to dla mnie ciekawe wydarzenie i poszerzające horyzonty. Ciężko znaleźć miejsca, gdzie można coś ciekawego i aktualnego z dziedziny nauki bardzo szeroko pojętej znaleźć, dlatego no, to jest idealny sposób, żeby dowiedzieć się jakichś aktualności. Jesteśmy już kolejny raz u Państwa, bierzemy udział w spotkaniu. Za każdym razem jest to inne spotkanie i za każdym razem czekamy z niecierpliwością, żeby wpaść na następne.